Boże, witam serdecznie wszystkich posłów ziemi kłobuckiej, ziemi myszkowskiej, ziemi powiatu częstochowskiego. Uważam, że o tej porze chciałbym otworzyć trzecie nasze sejmikowanie. Ja to mam ten. Ja uderzę. Uważam. Dobrze. Od tej chwili rozpoczęliśmy sejmikowanie. Na początek bym prosił pana marszałka, żeby powiedział kilka słów odnośnie przyszłego sejmu walnego. No, traktujemy go jako relacyjny, bo nie wszyscy żeśmy byli, to możemy sobie opowiedzieć, co było na sejmie relacyjnym. No i odniesiemy się do tez postawionych na sejm rodowiśniczy. Panie marszałku, proszę bardzo. Witam wszystkich szlachetnych Polaków. Dziękuję za to, że dano mi głos. Proszę Państwa, reprezentuję tutaj też powiat myszkowski, jako poseł ziemski powiatu myszkowskiego. Jesteśmy tutaj uczestnikami sejmiku prowincjonalnego ziemi częstochowsko-myszkowskiej, numer 28. Pod laską marszałkowską pana Stefana Kramarskiego, marszałka tutaj. Także witam wszystkich. Drodzy Państwo, faktycznie chciałbym się odnieść. Najpierw może coś powiem odnośnie dzisiejszej rocznicy. Dzisiaj jest 11 grudnia, anno 2015. Drodzy Państwo, mija 496. rocznica, kiedy zebrał się Sejm Walny w Toruniu. Bardzo bym wszystkich zachęcał, żeby sprawdzili to, co powiem w tej chwili. I Sejm Walny w Toruniu 496 lat temu, czyli 11 grudnia 1519 roku podjął uchwałę o wypowiedzenie wojny Krzyżakom, czyli byśmy powiedzieli Państwu Krzyżackiemu, które jeszcze Konrad Mazowiecki montował, drodzy Państwo. Państwo Krzyżackie się już rozpleniło, mimo że przegranej bitwy pod Grunwaldem, ale ta przegrana nie przesądziła o unicestwieniu państwa, tylko o pewnym skorygowaniu pozycji na terenie, byśmy powiedzieli, Rzeczypospolitej czy Korony Polskiej. I oczywiście przemieścili się w kierunku Prus i Prusowie, Prusacy. Mówimy tutaj bardziej o plemieniu Prusów, tych prawdziwych Prusów, nie potem tych Prusy, gdzie Brandenburgia przyjęła tą i Prusy potem są mylnie, bo oni zmienili tożsamość. Przecież Prusy przejęły, Brandenburgia przyjęła nazewnictwo od Prusów, ale Prusy to byli bardziej Słowianie, byśmy powiedzieli, prawda, niż Niemcy. I tych Prusów wymordowano i na miejsce tych Prusów montowano Brandenburczyków i przyjęto nawet nazwę Prusy, prawda? To jest oczywiście fałsz taki historyczny, trzeba rozumieć Prusy jako quasi-Słowianów. I ten sejmik pruski troszkę wcześniej podjął właśnie uchwałę, że bardzo im doskwiera to państwo, byśmy powiedzieli, zakonne, krzyżackie, no i chcieliby je po prostu sprowadzić do właściwych rozmiarów, tak? Czyli rozdzielić władzę świecką od władzy zakonnej i tak dalej. I to się dosyć szybko udało zrobić. Pamiętacie Państwo potem rok 1525, kiedy Zygmunt Stary przyjmuje hołd lenny. To była konsekwencja tej wojny 1519-1521. No niby tylko, drodzy Państwo, dwa lata, ale ona bardzo dużo rozsądziła. I o tej wojnie się milczy. Polsko-krzyżackiej, a tak naprawdę polsko-niemieckiej. A dla nas jest to o tyle ważne, że my działamy w formule Sejmu Walnego Sejmików Ziemskich. I wtedy Sejm Walny decydował o tym, czy prowadzić wojnę, czy nie. Tu król praktycznie nie miał nic do powiedzenia, bo to Sejm Walny potem musiał znaleźć środki na wojnę, czyli i Sejm Walny musiał ogłosić Wicina, pospolite ruszenie, etc., etc., prawda? Król oczywiście był jakby głównodowodzący, był zaangażowany, miał cały sztab doradców, dyplomatów i tak dalej, ale to Sejm Walny decydował. No dzisiaj jest w sumie podobnie, ale zobaczmy, jaka tradycja jest Sejmu Walnego. Dzisiaj mija, jeszcze raz powtórzę, 496. rocznica. I zapraszam, żebyście kliknęli Państwo w Wikipedii Wojna Polsko-Krzyżacka 1519-1521. Ja nie będę dużo mówił, taką ciekawostkę powiem, że w tej wojnie z Olsztyna, a dokładnie zamku Olsztyna, nie tego Olsztyna pod Częstochową, tylko tego Olsztyna na Warmii, byśmy powiedzieli, czy Mazurach, tego Olsztyna bronił niejaki Mikołaj Kopernik. Także to jest taka ciekawostka, prawda? Kopernik jest bardziej znany z astronomii, z finansów, z monetaryzmu, ale nie znany jest jako obrońca. Tutaj Mikołaj Kopernik zasłynął jako obrońca Olsztyna, tego warmińsko-mazurskiego, o tym mówimy, drodzy Państwo. Jeszcze warto przypomnieć rok 1515, bo w tym roku tak się prześlizgnęła ta data i zjazd wiedeński.
Drodzy Państwo, i też bym chciał, żebyście Państwo, skorzystając z okazji, sprawdzili, co to był za zjazd wiedeński w 1515 roku, kto w nim uczestniczył i kto brał na jaki temat rozmawiano. Także zjazd wiedeński 1515 roku, który odbył się, jak sama nazwa wskazuje, w Wiedniu, z udziałem króla Zygmunta też Starego, 1515, czyli mija dokładnie 500. rocznica tego zjazdu i o nim się w ogóle nie mówi, tak? I trzech monarchów się spotyka i decydują o losach, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, Europy Wschodniej. I to polski król decydował o losach Europy Wschodniej. Tu chodziło o pewne przymierza, robiły się pewne sojusze, już wtedy niemiecko-rosyjskie, prawda? Znaczy wtedy no, rosyjskie, można tak powiedzieć. Więc to był taki antidotum na rozwiązanie tych problemów, tych sojuszy, prawda? Które się już zawiązywały, byśmy powiedzieli, niemiecko-rosyjskie. Ten zjazd 1515 roku. To tak tytułem wstępu, czyli jaka była pozycja mocna króla Polski, prawda? Że myśmy współdecydowali razem z Habsburgami i z królem Czech, też pozycja mocna króla czeskiego, notabene Jagiellończyka, to tak przy okazji. I decydowaliśmy tutaj o Europie Centralnej, byśmy powiedzieli, tak? No Europa Centralna była chyba Europą nie mniej ważną jak Europa Zachodnia. Ja nie wiem, dlaczego ciągle się mówi Europa Zachodnia w kontekście, jakby to powiedzieć, pewnego przywileju czy pewnej wyższości Europy Zachodniej. Europa Zachodnia się w tej chwili islamizuje, prawda, staje się bardziej już kalifatami i powoli mamy kalifat na północy szwedzki, prawda, norweski, możemy tak nawet mówić, duński, niemiecki, francuski kalifat, trochę nawet brytyjski, hiszpański, prawda, częściowo włoski, to są już kalifaty. Czyli zmieniła się cywilizacja na naszej zachodniej flance. Na wschodniej mamy Bizancjum, czyli mamy mongolizm, czyli mamy Rosję dalej, ale na zachodzie już nie mamy tej kultury zachodniej, która była traktowana jako coś wyższego, coś powiedzmy ciekawego, tylko już mamy kulturę, która właściwie zeszła już z pierwszej ligi do piątej, dziesiątej ligi, prawda? I w tej chwili my nabieramy, jakby to powiedzieć, mocy takiej powagi, która broni jeszcze charakteru i cywilizacji europejskiej, czyli mówimy tutaj o cywilizacji oczywiście grecko-łacińskiej, no, czyli możemy przyjąć cywilizacji chrześcijańskiej. Proszę Państwa, to, że na sejmikach poszczególnych jest niewiele osób, to niewiele o tym znaczy, bo sytuacja, jaka się wytwarza w tej chwili w Polsce, witamy, sytuacja, jaka się wytwarza polityczna, powoduje, że i propagowanie idei sejmikowej, sejmikowania, może spowodować, że bo tu bardzo dużą rolę odgrywają media. Proszę, niech Pani zajmie, prosimy. Pani z jakiej ziemi? Częstochowskiej? To proszę siadać, tak. Sytuacja, jaka się może wytworzyć w najbliższym czasie, spowoduje wzrost zainteresowania sejmikami, ponieważ media w tej chwili, jak karabin maszynowy, atakują i wprowadzają społeczeństwo Polaków w błąd. Na czym to wprowadzenie w błąd polega? No polega na przykład na tym, że mówi się, przedstawiając na przykład jakiegoś posła, mówi się poseł PiS-u. Przecież wszyscy wiedzą, że jest to oszustwo. Za takie przedstawienie ten, co mówi, powinien być po prostu przez ABW zamknięty. Znaczy, że on nie służy wyborcom, tylko służy partii, tak? Czyli zdradził już przysięgę, tak? Ale cały czas mówią media, poseł PiS-u, poseł Platformy. W Sejmie układ jest partyjny, tak? I cały czas się wciska ludziom kit, oszukuje się widza, tak jakbyśmy powiedzieli międzyklatkowo, że te partie coś znaczą. No one nic nie znaczą. Gdyby się człowiek zastanowił, że nagle schodzi te ubranie partyjne, no to ci ludzie musieliby się jakoś zacząć szeregować. Prawdopodobnie wtedy by się przytomnieli i zaczęliby się umiejscawiać według okręgów wyborczych, czyli ziem. Bo jest 41. Gdyby zdjąć z nich szyldy partyjne, zasymulujmy tak mentalnie, gdyby zdjąć tych posłów i senatorów, te szyldy partyjne, to jak oni by się ugrupowali? No nie ma nagle już partii. Delegalizujemy partyjny system. No musieliby, zgubieliby, tak? No jak? Wtedy by przywróciła normalność, czyli zaczęliby się. Tu jest duża rola mediów, które wprowadzają, oszukują Polaków, że to jest stan normalny. Otóż, drodzy Państwo, to jest stan nienormalny, bo to jest tak jakby założyć koniowi klapki, prawda? Dlatego się koniowi klapki zakłada, żeby się nie rozglądał. I ci posłowie mają te klapki partyjne, tak mają klapki i wszyscy w mediach mówią, że to jest stan normalny z klapkami, bez klapek to będzie nienormalny. Kiedy wszyscy z kolei wiedzą, że sytuacja normalna jest wtedy, jeżeli ktoś wchodzi jako wolny poseł i reprezentuje interesy ziemi, a nie wchodzi jako poseł z klapkami, ze smyczą, podpisał jakieś weksle i służy partii. No nie oszukujmy się, tak? Więc tutaj może się wszystko zmienić z dnia na dzień. My mamy pewną koncepcję, o której chciałem chwilę tylko powiedzieć. Drodzy Państwo, na Sejmie Walnym Wiśniczu, i to chciałem właściwie powiedzieć i na tym zakończyć już potem, żebyście mogli, ale poddaję to też ewentualnie pod dyskusję, pod debaty, żeby zastanowić się, jaka się sytuacja polityczna w tej chwili wytworzyła w Polsce.
Otóż sytuacja wytworzyła się bardzo dziwna, w której dwie kluczowe partie, przynajmniej one tak uważają, czyli partia polityczna o nazwie Platforma Obywatelska i partia polityczna o nazwie Prawo i Sprawiedliwość, to oczywiście w cudzysłowie, bo to chodzi prawdopodobnie o Prawo i Sprawiedliwość partyjne, tak? Czyli nie o Prawo i Sprawiedliwość, no bo to by wtedy niech zapadał nikt partii. No ale zostawmy już te nazwy, tak samo jak tam nie chodzi o Platformę Obywatelską, tylko Platforma Partyjna, prawda? Ale zostawmy te eufemizmy, te sofizmaty, to takie mylące, prawda, nazwy, tylko przejdźmy do meritum. Otóż, drodzy Państwo, konstrukcję, którą sobie Bolszewia stworzyła sama, zresztą ona się dopasowała do tego masońskiego ustroju, jak jest w innych krajach, który ma symulować, czy ma pokazywać społeczeństwu, że to jest dosyć demokratyczne, jak oni to mówią, ustrój, prawda, że, bo oni propagują demokrację. No to znaczy, że jest prezydent, senat, sejm, prawda, i pod spodem są samorządy, tak? A na tym wszystkim pieczę ma, bo jest konstytucja, przyjmują jakąś konstytucję, pieczę ma Trybunał Konstytucyjny, który sprawdza, żeby wszyscy w tym państwie działali według formuły tej konstytucyjnej. I jest powołany Trybunał Konstytucyjny 15-osobowy, który jest nad tym wszystkim, czyli jakbyśmy to wyobrażali sobie w formule piramidy, to na czele tej piramidy jest Trybunał Konstytucyjny 15-osobowy, który cały czas rozsądza wszystkie spory, no tak naprawdę pilnuje tego systemu bolszewickiego, czy jakiegoś tam, prawda, i jest taki status quo, tak. Partie to uznają, bo wiedzą, że poza ten schemat partyjny nie wyjdzie ten ustrój i tak dalej, i tak dalej. I co się dzieje, drodzy Państwo? No jest końcówka, jest dzień 25 października 2015 roku. Platforma dochodzi do wniosku, że zbliża się kres kadencji trzech członków czy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I w związku z tym wymyśla taki, byśmy powiedzieli, pewną taki voltę, taki, no w każdym razie podejmuje decyzję ta partia razem z PSL-em, to jest bardzo ważne, bo by rządzili w koalicji, że oni stworzą taką trochę nowelizację, prawda, która pozwoli pewne rzeczy tutaj zmienić i na podstawie tej nowelizacji wybiorą już nie trzech, tylko pięciu sędziów, prawda? Czyli dwóch dodatkowych wybiorą. Czyli robią taki zamach na Trybunał Konstytucyjny, w którym stawiają sobie w to miejsce tej ostatecznej wyroczni, stawiają sobie trzech, później się okazuje oczywiście wyrokiem 2 grudnia 2015 Trybunału Konstytucyjnego, że trzech wprowadzono legalnie, a dwóch nielegalnie. Znaczy dwóch zgodnie z Konstytucją, trzech zgodnie z Konstytucją, a dwóch niezgodnie z Konstytucją. W międzyczasie są wybory powszechne parlamentarne, znaczy powszechne to wiadomo jakie one są, te wybory bolszewickie, tak, urnowe, czary mary, no i tam wygrywa PiS, prawda, przyjmuje bezwzględną większość w parlamencie i co robi PiS? No PiS na zasadzie takiego przesilenia, prawda, wahadła, mówi jak Kuba, Bogu to Bóg, Kubie niby, tak mówią, prawda, czyli stosuje ten sam manewr, byśmy powiedzieli, przemocy prawnej, tym razem tworząc też nowelizację ustawy, prawda? Ona jest bodajże z 12 listopada i nowelizują też tą ustawę, czyli jakby powiedzieć, odkręcają niby takim podszlachetnym takim pretekstem odkręcania tego, co zepsuła platforma, ale też powołują pięciu sędziów, tak? Czyli w sumie jest nadliczbowo pięciu sędziów konstytucyjnych, bo w sumie po wyroku z 9 grudnia powinni wybrać dwóch, a wybrali pięciu. Suma sura wychodzi na to, Sejm Konstytucyjny stwierdza, że tu kluczem, bo oczywiście prezydent zaprzysięga tych pisowskich, tak, ale to okazuje się, że Trybunał Konstytucyjny mówi, że to nie ma większego znaczenia, że powołanie sędziego jest już przesądzone, każdy jest powołany na 9-letnią kadencję i w tej chwili mamy taką sytuację, taki pad, w którym mamy wybranych 20 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a Konstytucja mówi, że powinien być sąd złożony z 15, prawda? Znaczy to nie jest generalnie problem, bo można by powiedzieć, no skoro jest 20, to jest nadliczbowo, tylko problem jest w tym, kto ma sądzić, tak? Jak teraz zrobić, żeby 15 było, bo może być w zmniejszonym składzie lub pełnym składzie. No ale jak ich dobrać? Kto ma dobierać, prawda? Kto ma być prezesem? No, drodzy Państwo, żeby się całkowity pas, czyli obie te dwie partie ze swojej głupoty i chęci władzy, ta sama chuć nimi kierowała, dokładnie te same instynkty, czyli monopolu władzy, znaczy jeżeli chodzi o Platformę i PSL, to duopolu, a tutaj monopolu, zdecydowały się na pewno przemoc prawną, żeby zabezpieczyć tą czapkę, żeby na przykład, jeżeli chodzi o Platformę i PSL, nie odpowiadać za kradzieże, przestępstwa, jakie zrobiono, prawda, w majestacie niby prawa, a PiS, no żeby też mógł rządzić, czy ewentualnie kraść też w majestacie prawa, bo tu nie ma żadnych złudzeń, jeżeli mu o coś innego chodzi, prawda. Ja tutaj Państwo na tyle mi uznacie, że ja wszystkie partie traktuję jako piramidy finansowe i generalnie chodzi o kradanie Polaków, to chodzi o to, żeby
okradać Polaków w majestacie prawa. O to chodzi partiom politycznym. I drodzy Państwo, my jako Konfederacja Niepołomicka, Anno Domini 2014, czyli jako Sejm walny pod wezwem Konfederacji, uważamy, że jest konieczność, nie że jest szansa, tylko że jest konieczność dziejowa, żeby Trybunał Konstytucyjny rozpoznał naszą skargę na to, że wszystkie trzy partie, czyli PSL z PO i PiS, stosują tzw. przemoc prawną. Na to są artykuły. A drodzy Państwo, partie, które stosują przemoc, muszą ulec wykreśleniu z ewidencji partii. Tak mówi przepis. O tym, czy zostaną wykreślone, czy nie, rozstrzyga nomen omen Trybunał Konstytucyjny. No tak znowu mówi konstytucja, która zakreśla kognicję, byśmy powiedzieli, czyli kompetencje Trybunałowi. No co może rozpoznawać Trybunał? I ja, drodzy Państwo, pozwoliłem sobie w tych, ja odczytam tylko ten fragment. Oczywiście pan marszałek ziemi Częstochowsko-Myszkowskiej może po prostu nie poddawać tego pod obrady, bo tu z kolei moja kognicja nie jest taka, żebym ja poddawał pod obrady tego sejmiku. Ja tylko mogę zagaić, czy powiedzieć jako marszałek sejmu walnego, który jest tutaj z jednej strony posłem ziemskim, czyli tak o ziemsko proponuję, a z drugiej strony jako marszałek rzucam takie hasło, żeby Państwo przedyskutowali, bo jest to dla mnie bardzo ważne i dla osób, dla posłów ziemskich, którzy przygotowują się w tej chwili do obrad. Czy to jest najważniejsze, czy to może upaść na tym sejmiku i powiedzieć, no ważniejsze jest województwo częstochowskie, bo w tej chwili to jest temat. I swoją drogą ja bym powiedział, że nazwa tego sejmiku województwa powinna być albo Dolna Małopolska, albo Staropolskie Województwo, tak przy okazji, albo Częstochowskie, rzeczywiście, tak przy okazji tylko mówię. To też jest ważny temat, można go dzisiaj omówić, bo żeśmy to jednak wzruszyli. Pamiętamy, drodzy Państwo, że my mówili, nagle to wyskoczyło, że już tu takie lobby jest. Nawet ci tej miejscowi bolszewicy w Częstochowie, bo Częstochowa jest przez czerwonych rządzona jeszcze. Tak jest, czerwoni rządzą Częstochowa, tak? No, że oni się nagle nawracają, prawda? No, oczywiście, każdemu pozwalamy. Jest rok miłosierdzia, więc może oni się nawrócą na normalne myślenie. Nie chodzi, żeby się nawrócili w jakąś stronę z kolei taką skrajną, tylko żeby byli normalni, żeby byli sejmikowi, prawda? I przeczytam ten punkt, który właściwie doszedł w tych trzecich wiciach, czym się różnią trzeci wici od drugich wici. Czyli debata nad problemem, to jest punkt 10, debata nad problemem zdelegalizowania partii politycznych PO, PSL i PiS, stosujących w swojej działalności przemoc prawną wobec mniejszości parlamentarnej, a przede wszystkim wobec Trybunału Konstytucyjnego, naczelnego organu państwa. Konkretnie chodzi o tryb i zakres ustawy z 25 czerwca 2015 roku, przegłosowaną głosami koalicji PO z PSL oraz ustawy z 19 listopada, tu się pomyliłem, mówiłem 12, czyli 19 listopada 2015 roku, przegłosowaną przez PiS. Wszystkie trzy partie dokonały zamachu stanu, bo to jest zamach stanu, prawda? Jeżeli ktoś działa niekonstytucyjnie, to jest zamach stanu. To nawet my nie działamy w ten sposób, bo my mówimy, że czegoś nie uznajemy, ale my respektujemy to prawo, tak? My nie działamy poza prawem, które obowiązuje. A tutaj te partie, które startowały, prezydent, który przysięgał na konstytucję, chcą działać poza konstytucyjnie. Czyli zamach stanu bezpośrednio na Trybunał Konstytucyjny, a pośrednio na konstytucję. Czyli wydaje się, że oni zamachnęli się na Trybunał, ale zamachnęli się w sposób niekonstytucyjny, czyli zamachnęli się tak naprawdę na konstytucję. W tym na konstytucyjne prawa, znaczy wolności Polaków, bo dla nas to traktować trzeba, że ten układ jest gwarantowany pewną równowagą, prawda? I tam są zagwarantowane też wolności, czyli jeśli ten układ zdemontuje, no to i wolności, które tam są zagwarantowane, się ograniczą prawdopodobnie, prawda? PiS jakby i Platforma sprawdzały, czy jest to szczelny układ. Jeżeli jest nieszczelny, no to wchodzi dyktatura, tak? Hulaj dusza, a konstytucji nie ma, w tym sensie, prawda? Skoro ktoś ma służby, wojsko, wszystko, no to jeżeli jeszcze konstytucja go nie obowiązuje, to właściwie rządzi despotycznie, tak? Czyli po prostu rządy absolutne, dyktatorskie. Naruszyły te partie artykuł 7 i 10 Konstytucji. Artykuł 7 mówi, że w Polsce jest, Polska jest rządzona w sensie legalistycznym, że obowiązuje państwo prawne, a 10 o równowadze władz mówi. Poprzez działalność wyczerpującą znamiona artykułu 13, czyli oni obrazili artykuł 7 i 10 Konstytucji, ale wyraźnie obrazili, naruszyły, czyli że tu jest już popełniony delikt, to tylko naruszyły. A tu już konkretny delikt jest konstytucyjny, artykuł 13 Konstytucji. Co mówi artykuł 13 Konstytucji? Artykuł 13 Konstytucji brzmi tak. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. No tutaj trzeba by powiedzieć do
praktyk działania rasizmu tego nie ma, ale faszyzm i komunizm jak najbardziej, bo to są właśnie dyktatorskie zapędy, prawda? Tylko one są tu ujęte w formule takiej nazewniczej. Faszyzm i komunizm. My abstrahujemy od tego, czy Platformie chodziło o wejście w etap budowania faszyzmu czy komunizmu, czy PiS-owi, ale one się charakteryzowały pozaparlamentarnym rządzeniem po prostu krajami. Tak, i faszyzm i komunizm. A także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, albo przewiduje utajnienie struktur ich lub członkostwa. Takie partie, jest zakazane istnienie takich partii w Polsce. Podkreślę ten wytłuszczony ten tekst. Stosowania przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa. My się na ten artykuł powołujemy. Stosowanie przemocy, które dorozumianej prawnej, w celu wpływu na politykę państwa, no bo wyraźnie chcą mieć wpływ na politykę państwa, w tym przypadku jest to zamach na władzę sądowniczą, czyli obrażają artykuł 10, który mówi o równowadze władz, prawda? I obrażają artykuł 7, który mówi, że państwo polskie jest państwem prawnym. No jak może być prawnym, to też narusza artykuł konstytucyjny, tak? W tej sprawie chcemy w Wiśniczu wydać uchwałę sankcji zobowiązującą marszałka Sejmu Walnego, czyli mnie, do wystąpienia na podstawie artykułu 188 ust. 4 Konstytucji do Trybunału Konstytucyjnego w celu wydania na podstawie artykułu 44 ustawy o partiach politycznych postanowienia sądu o wykreśleniu wpisu partii Platforma Obywatelstwa, Polskie Stronnictwo Ludowe i Prawo i Sprawiedliwość z ewidencji partii politycznych, co de facto oznacza, że będzie ich delegalizacja. No i ktoś powie, to jest koniec, kończy się ten 10 punkt porządku obrad sejmowalnego, ktoś powie, no to się stanie tragedia. No ale proszę Państwa, jaka tragedia się stanie, jak zdelegalizujemy PiS czy Platformę? Po prostu pan Kaczyński i pani Kopaczówna czy szefowie nie będą mieli własnych lejcy. No lejce im odbierzemy tylko. Ale posłowie będą posłami, tak? Będą wolnymi w końcu posłami. Więc prawdopodobnie w Sejmie się zorganizują już normalnie, ziemsko, tak? Także tu nie rozleci się Sejm, po prostu nie będzie już partii, tak? Bo te partie zastosowały przemoc. I oczywiście liczę na to, że Sejm Walny, tutaj zobaczymy, jak przedebatuje to sejmik tutaj częstochowsko-prowincjonalny, częstochowsko-myszkowski, ten problem, jak się odniesie, czy sejmik, który może w tej chwili poprzez wypracowanie sobie decyzji i wysłanie deputacji na Sejm Walny, wypracować sobie stanowisko, prawda, jak deputaci, czyli jak pełnomocnicy, czyli prawdziwi posłowie, ale deputaccy, mają zabrać głos na Sejmie Walnym. Czyli ja to też przyjechałem, żeby tą kwestię, która mi dopiero wczoraj przyszła do głowy, tak, przyszła do głowy, że po prostu my uważamy, że zamachnięcie się na trzecią władzę, czyli władza ustawodawcza, która jest całkowicie upartyjniona i uchwałodawcza, i władza wykonawcza, która jest bardzo upartyjniona, czyli rząd jest w większości, chyba 80-90% jest członków rządu, to są ludzie partii, PiS-u w tym przypadku, i tam Solidarnej Polski, może jeszcze inne, ale partii, zamachnęli się na władzę nieupartyjnioną, czyli władzę sądowniczą, która na szczęście tak jest skonstruowana, że tam jest zakaz uczestnictwa w partii. Oczywiście są wpływy, o tym wiemy, ale wpływy są dlatego, że właśnie te dwie władze są upartyjnione. Dlatego one poprzez te wpływy wpływają na władzę sądowniczą, tak? Ale sama władza sądownicza, sędzia nie może być w partii. Zakaz jest ustawowy. Więc założenia teoretyczne są piękne, natomiast oczywiście w praktyce te upartyjnione dwie władze, które nomen omen dysponują pieniędzmi, one szantażują, wpływają. Pamiętamy sędziego Milewskiego z Gdańska, prawda, gdzie władza wykonawcza, oczywiście zasymulowana przez dziennikarza, powiedzmy prowokatora, okazał się być dyspozycyjnym sędzią. Pewnie tak często jest, prawda, żeby się przypodobać władzom partyjnym, które jakby rządzą oficjalnie Polską, a władza sądnicza jest taka na usługa. Drodzy Państwo, czas skończyć z służactwem. Jakbyśmy budowali Sejm Walny, który ma wcześniej czy później stworzyć też władzę sądowniczą, gdybyśmy w tym momencie nie bronili tej władzy. Wiemy, że są resortowe dzieci. Wiemy, że władza jest bolszewicka. Wiemy, że Trybunał Konstytucyjny nie jest idealny. Wszystko wiemy. Ale jednak musimy element, który jest zagrożony, jeżeli chodzi o tą demokrację, z którą my walczymy, ale po tej, jak zniszczy PiS i Platforma tą demokrację, zostaje nam dyktatura. Czyli mamy do wyboru albo faszyzm, albo komunizm. No wiadomo, że budują komunizm, prawda? Czy żydokomunizm, prawda? Czy masoński komunizm. To nam zostaje. Przecież oni nie budują monarchii. Bo gdyby powiedzieli, drodzy Państwo, te nasze działania są po to, żebyśmy zbudowali prawdziwą republikę z królem, no to można by się inaczej odnieść. Ale oni chcą zdemontować tą demokrację bolszewicką, żeby stworzyć na to miejsce
system rządów faszystowskich, czyli rządów jedynowładztwa, bo o to chodzi, prawda? Czyli grupka ludzi, takie fascio z włoskiego, taka mała wiązka ludzi, fascio, z tego się bierze faszyzm, decyduje o wszystkim. Czyli wiemy, nie będę wymieniał tych krajów faszystowskich, ale to jest on od czasów jeszcze rzymskich, czyli faszy, czyli fascina, czyli gałązka, kilka osób rządzi państwem. Już nie ma systemów organów państwa, tu sądy, tu coś. Oni decydują o wszystkim, tak? Wpływają na wszystko. No nie można do tego... To samo jest w komunizmie, tylko to jest inna odmiana faszyzmu. To jest jakby powiedzieć awers i rewers, tak? Faszyzm z jednej strony, bolszewizm czy komunizm z drugiej strony, no ale to jest ta sama moneta. To jest dokładnie ten sam system dyktatorski i despotyczny. Więc ja dziękuję. Czy jeszcze mam jakieś uwagi odnośnie tych obradów, to jeżeli będą na ten temat jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Trudno, żebym też wypowiadał się w tej sprawie jako poseł ziemi myszkowsko-żareckiej, więc tutaj muszę być neutralny, bo jako marszałek no, miałbym konflikt interesów. Wiadomo, że w tej sprawie się nie mogę wypowiedzieć jako poseł ziemi myszkowskiej. Ja się wypowiadam w tym momencie jako marszałek, który w jakimś sensie układa ten porządek obrad i ustawiłem to na 10. miejscu, czyli jako dosyć wysoki priorytet, prawda, pierwszego dnia, żebyśmy tym sprawą się zajęli. Czyli tu jest tylko wyjście takie, czy mam napisać takie pismo i upoważnienia sejmowalnego, czy mam nie napisać taką skargę. Oczywiście ona o niczym nie przesądza, bo to Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, czy zdelegalizuje wszystkie trzy partie, czy zdelegalizuje dwie, czy zdelegalizuje jedną, czy nie zdelegalizuje żadnej, prawda? Nie o tym nam sądzić. My respektujemy, nie mamy żadnych wpływów w Trybunale Konstytucyjnym, ale uważamy, że nadchodzi czas, że Trybunał Konstytucyjny powinien co najmniej zastanowić się, czy nie współpracować z nami jako Sejmem, jako organem uchwałodawczym i ustawodawczym. Czyli, że tamten Sejm zamachnął się, bo jest nielegalny tak naprawdę. Jest uzurpatorski, bezpartyjny. Natomiast prawdziwym Sejmem Polaków jest Sejm walny. No, czas najwyższy powoli to też rozpoznawać, ale to jest jakby drugiej kategorii problem. Pierwszej kategorii problem to jest taki, czy te partie nie zamachnęły się na konstytucyjne i nazwijmy to demokratyczny system ustrojowy w tej chwili w Polsce, który my oczywiście krytykujemy, bo my budujemy republikę jako dobro wspólne. No ale jednakowoż, jeżeli ktoś nam chce pogorszyć to, co mamy, bo póki co jeszcze możemy tu występować i tak dalej, powiedzieć nie, zamiast tej demokracji, tej czy demonokracji, będziecie mieć już po prostu totalny system despotyczny, no to my się na to nie godzimy i musimy działać, przeciwdziałać. Nie możemy patrzeć, jak się demontuje ten system, który jakby będzie w hierarchii, da się zrobić stopień do góry i ucywilizować Polskę. A jeżeli ktoś chce zrobić stopień w dół, no to my się temu stanowczo sprzeciwiamy. To tyle, panie marszałku. Dziękuję. Dziękuję. Chciałem oddać głos może w któryś sposób, chcę w tym temacie się wypowiedzieć. Nie chcecie? Nie. Ja powiem, że moje zdanie jest zbliżone do pana marszałka, bo myśmy już rozmawiali przed Sejmem na ten temat. I doszedłem do wniosku, że jednak mamy teraz szansę wystąpić. Może spłynie jakaś łaska boska na ten bolszewicki sąd. No i on zdelegalizuje te partie, co? Daj Boże, by nam przyszło. Tak. Jest taka możliwość, jak uważam. I, tak. A jeżeli nie ma innych, znaczy nie chce się w tej sprawie, to może inne poruszne problemy. Jakie byście uważali, kochani? To znaczy ja mam tutaj jedną wątpliwość. Tak, no to proszę, jeśli chodzi ja o konstytucję, jeśli chodzi o konstytucję, no bo ta konstytucja w swoim punkcie czwartym mówi, że suwerenem tak. Rzeczypospolitej jest naród i naród sprawuje w Rzeczypospolitej swoją władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Tak. I co to znaczy? Bezpośrednio znaczy w drodze tak zwanego referendum, czyli właśnie sejmikowania, że zbierają się ludzie i określają, prawda, tak, swoje żądania wobec władzy ustawodawczej, jakim jest Sejm, łącznie nawet z odwołaniem tego Sejmu, prawda, czy odwołaniem prezydenta. I to referendum, czyli takie sejmikowanie nam gwarantuje. Natomiast prezydent Kwaśniewski pisał tą konstytucję i w trakcie kształtowania się jej powstało bardzo dziwne prawo, które każde referendum obliguje do tego, że ono musi być przedstawione na forum sejmowym i Sejm może je przyjąć albo odrzucić. Czyli jeżeli Polacy będą chcieli odrzucić Sejm, prawda, odwołać,
to muszą do tego Sejmu się zwrócić, czy on się na to zgadza. No więc wiadomo, że się na to nie zgodzi, jaki by nie był, prawda? Więc mówienie tutaj o Konstytucji, że ona jest w jakiś sposób legalna, uważam, że ona nie jest legalna. I jeżeli w tym wypadku to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, ten zamach, nie było innej możliwości, żeby zapoczątkować drogę zmian w Konstytucji. Oni mają mało czasu, ponieważ jest jedna rzecz. To, co jest wewnątrz partii, to nie jest monolit partyjny. Tam są struktury służb, tam są struktury Polaków, którzy są tylko dlatego w partii, żeby służyć, prawda? Ale niekoniecznie są w tym układzie, który jest w tej chwili, zobligowani i nie czują się zobligowani do dyscypliny partyjnej, o czym mówią. O czym mówią. Nawet sojusznicy, tacy jak na przykład Tomasz Jaskuła tutaj, sojusznicy z ruchu Kukiz 15 też oświadczają, że będą popierać, będą, oni nie są partią, prawda, oni są ruchem, ale będą tylko popierać w działaniach, które zmierzają ku zmianom na lepsze, a zmianom właśnie konstytucyjnym, bo jeżeli się nie zmieni konstytucji, nie zmieni się nic. Nic, bo to właściwie Trybunał Konstytucyjny, mówimy, że powinien orzekać, prawda? Uważam, że Trybunału Konstytucyjnego w ogóle nie powinno być. To jest coś, co sąd, jest sąd, który jest niezależną instytucją i sąd powinien rozstrzygać. Jeżeli są wątpliwości, to mamy prawo i sąd rozstrzyga. Po co tworzyć jeszcze sąd i nadsąd, prawda? Nie było tak. Trybunał jest trybunałem. Sąd jest trybunałem. Panie marszałku, ja bym prosił, żeby pan się odniósł do tego wniosku, który... I dlatego pan jeszcze nie skończymy. Bardzo proszę. I dlatego uważam, że jeżeli, wprowadzanie pewnego aspektu dyktatorskiego na drodze obalania konstytucji, bo komunizm nie upadł. Komunizm jest cały czas w całej Europie i w Polsce, tylko on przybrał inną formę. On jest jeszcze bardziej niebezpieczny, niż był kiedyś, bo to są marksiści, to są trockiści, to są maoiści i oni mają, no przecież cała Unia, weźmy tą wierchuszkę, korzenie wszystkich przywódców, jakie są. Łącznie ze zboczeńcami, którzy byli skarżeni za pedofilię i tak dalej. Prawda? To są postmoderniści, to są neomarksiści, to są struktury, które ten komunizm nawet w Polsce w roku 89 wcale nie upadł, bo mieliśmy takiego profesora Szafa, ideologa, który stworzył naszą wspaniałą noblistkę, poetkę, który stworzył wielu filozofów, wielu profesorów, wielu humanistów, oczywiście postmodernistycznych, drugi Bauman, natomiast Adam Szaf stworzył całą tą strukturę ideologiczną, postmodernistyczno-marksistowską. I w momencie, kiedy w 89 roku już hucznie ogłosiliśmy, że komunizm upadł, on miał taką wypowiedź, zresztą jest to, jest taki film, gdzie on się wypowiada, bardzo żałuje, że właśnie tak się stało, że to wszystko upadło, ale daje taką dygresję, że to nie upadło, ponieważ już powstają, w 89 roku to mówię, już powstają nowe struktury, które za 25 lat, 20, wrócą w nowej szacie. I właśnie one wracają w całej Europie. Unia i wszelkie ruchy kolorowe, tęczowe, wszelkie ruchy antychrześcijańskie w tej chwili, to są neomarksiści. To jest ten socjalizm, który budował rewolucję francuską, to jest ten, który budował wszystkie ruchy XIX-wieczne, to jest ta masoneria, która sobie robiła poligon, prawda, u nas w Polsce również, i to jest rewolucja. Robiła czy zrobiła ten poligon? Robiła u nas, robiła, no zrobić nie zrobiła, zrobiła, prawda, no, to jak to odniesienie, prawda, odniesienie Grzegorza Brauna, który się wypowiada na temat naszych powstań. Dla mnie to Grzegorz Braun jest człowiekiem trochę niepoważnym, ponieważ obala nasz system myślenia patriotycznego, odniesienia patriotycznego, twierdząc, że wszystkie powstania zostały
sprowokowany przez masonerię, obdziera nas z patriotyzmu, nie daje za to nic w zamian. Ludzie ginęli. Na tej samej zasadzie można to przynieść nawet do powstania warszawskiego, czy nawet do tej pory. Nie można obalać czegoś, nie dając nic w zamian, nie tłumacząc. Wiadomo, że to się dzieje, bo taka jest struktura, ale trzeba mówić o tym nie w sposób zacietrzewiony, tak jak mówi Grzegorz Braun. Tym bardziej otacza się ludźmi takimi, jak się otacza. On robi bardzo złą robotę już w tej chwili. Bardzo złą. Bo on powoduje wewnętrzny ferment. Nic nie buduje. Tworzy tu nowe struktury, tu pobudki, tu jakieś rzeczy. I to nic nie wnosi. Natomiast to, co się dzieje w strukturze Sejmu Walnego, to, co się dzieje w tych strukturach, które starają się wyprzedzić czas, prawda? Wyprzedzić czas, bo to jest bardzo ważne, wyprzedzenie czasu. Budowanie na zasadzie wyprzedzenia, przygotowanie czegoś, co będzie za 5, za 10, być może za 30 lat. Prawda? Tak. Bo my nie zakładamy, że nagle to wszystko się zmieni, ale tworzymy tak, jak Chińczycy wojnę przewidywali na 300 lat wcześniej. Przygotowywali się przez 300 lat do jednej wojny, czy nawet dłużej. I tak w ten sposób myśląc, można coś zmienić, a nie, że systemem partyjnym za 4 lata zmienimy wszystko, prawda? A nie dotrwamy, bo to, co się stanie w tej chwili z Prawem i Sprawiedliwością, od wewnątrz struktury, służby, rozłożą to w przeciągu 2 lat. Bo to tak jak zrobiono za czasów Lecha Kaczyńskiego. PiS wygrał, miał prezydenta, miał premiera, miał prokuratora, prawda? Generalnego. Wiceprokurator Krzyże zresztą, tam stalinowcy, prawda, dzieci i tak dalej. Natomiast przegrał nagle i PO wygrało, mając prezydenta z innej strony i nic się nie stało i to grozi w tej chwili to samo. Ale, panie marszałku, ale gdy, no bo ja pojedzie marszałek już prowincjonalny, bo pan jest marszałkiem powiatowym, pojedzie i jakby pan mu dał, no może ma pan 3 opcje, popierać opcję z moją, czyli próbę delegalizacji, nie popierać, by wstrzymać się od głosu, czyli pan reprezentuje powiat częstochowski to jest jeden z ważniejszych i to będą ludzie słyszeć w tej chwili, jak powiat częstochowski głosuje za tą moją, no bo propozycja padła, pan nie może teraz powiedzieć, że jej pan nie słyszał, no musi pan się jakoś odnieść, albo za, albo przeciw, albo się wstrzymuje, tak? To znaczy, na tym uważam, że taka propozycja powinna paść, ponieważ tak jak wiemy, partie polityczne, to jest właśnie ten spadek po tej demokracji masońskiej, który stworzył rewolucję francuską i wprowadził, obalił monarchię. Ale zaufam, że to obalanie monarchii następowało, ostatnim obaleniem była pierwsza wojna światowa. Tak. Chodziło o to, żeby obalić monarchię i dać dostęp do władzy szerokim i manipulować tym wszystkim. Tak, dokładnie. Bo to zrobiła rewolucja francuska, miała swoje odniesienie w rewolucji październikowej. Tak. Ale to nie zaczęło się we Francji. To zaczęło się w momencie, kiedy Martin Luther ogłosił swój manifest, bo on wtedy uznał władzę szatana. I to jest w manifestie Lutra. Jeżeli przeczytamy, to tam... Czyż tworzył taką partię w łamach tego satanistyczną, w łamach kościoła katolickiego. Pierwszy rozmach, to była schizma, która rozbiła tę strukturę. Czyli upartyjnił kościół w pewnym sensie. Bo to stało się wtedy i to postępowało. Tworzył partię opozycyjną. I po latach miało swój efekt w rewolucji francuskiej. I ta partia opozycyjna, czyli ten luteranizm, tworzył te wszystkie nurty satanistyczne, partyjne, bo partia, każda partia jest strukturą satanistyczną. Tak. To jest, czy oni się ogłaszają jako Prawo i Sprawiedliwość, że oni są, prawda, katolicy, czy to, nie, bo tam dyscyplina partyjna, manipulacja, to na porządku dziennym. To jest ten system, na którym się opierają religie satanistyczne. Partia polityczna jest strukturą satanistyczną, jaka by nie była, ona się nawet może nazywać katolicka. Tak. I może być popierana przez hierarchię kościoła. To niczego nie zmienia. Układ, system jest satanistyczny. No to jaka konkluzja w takim razie? Za, przeciw, czy ma się marszałek wstrzymać prowincjonalny? No bo trzeba delegować. Na tym etapie, jeżeli chodzi o delegalizację partii, na tym etapie ja wstrzymuję się. Od natomiast popieram to w pewnym dystansie czasu. Jeżeli
nastąpi zmiana konstytucji, jeżeli wygramy, pójdziemy do przodu, bo rozwiązanie w tej chwili partii spowoduje straszne zamieszanie. Wtedy są oligarchowie, którzy mają pieniądze. To jest to, co było w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jeżeli nie będzie finansowania partii, jeżeli nie będzie partii, to będzie nagle oligarchizacja, ludzie, którzy są z układu, służby, które mają ogromne pieniądze, im o to chodziło, bo oni już wszystko ogarnęli, cały przemysł, wszystko, teraz brakuje im legalnych władz. Ale panie marszałku, jest takie niebezpieczeństwo, ale drugim niebezpieczeństwem jest to, że no, PiS pójdzie, to co ja zarzucałem, w kierunku też monopolizacji i niekoniecznie musi zrobić coś dobrego, tak? Nie ma tej pewności. Ale jeżeli mają dobre intencje, to na taką propozycję... Ale jest piekło, tylko. Ale jeżeli mają dobre intencje, to taką propozycję przyjmą z pokorą i... To dlaczego nie chcą skupić? Ale do tego, dlaczego nie chcą? Bo nie przeprowadzono w Polsce, bo jest jedna rzecz bardzo ważna. Tutaj mamy przecięcie interesów Rosji i Niemiec. I chrześcijaństwo, ten rzymsko-katolicka religia, która jest w Polsce, krzyż, stoi na przecięciu interesów Rosji i Niemiec. Czyli protestantów i prawosławia. To jest Niemców i Rosja. Mhm. I to jest to, co scala Polaków w tej chwili. To jest jedyna rzecz. A pamiętajmy o jednej rzeczy. Jesteśmy ostatnim wielkim, starym i potężnym narodem Europy, w którym religia rzymskokatolicka przetrwała w żywej postaci. To im przeszkadza. Dlatego jest ta walka, ale myśmy tą walkę o krzyż przegrali na krakowskim Przedmieściu. Tak. Dlaczego przegraliśmy? Bo nie odezwał się szeroki głos publiczny, w przestrzeni publicznej, hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego. Hierarchia zawiodła. Dlaczego tak przegraliśmy? Dlaczego taka sytuacja jest? Bo nie było lustracji od wojska po Kościół. Ci ludzie, mamy arcybiskup Skworc, prawda? To był pseudonim Dąbrowski. Donosił, nawet na mnie donosił. No. Tak? Na Świtonia. Przypomnij całe dokumenty. On był sekretarzem metropolity. Myśmy przychodzili, on później zdawał, wtedy w 81 roku, on zdawał później relacje. Ale to nie był zwykły tajny współpracownik. On był agentem manewrowym. Co to oznacza? No miał swobodę działania. Ale jak? On już był tak przygotowany, że on prowadził. On stał w hierarchii wyżej niż niektórzy oficerowie służby bezpieczeństwa. Agent manewrowy to jest ktoś, kto ma zadania i on je wykonuje. Niekoniecznie musi donosić. On wykonuje konkretne zadania i tworzy pewną strukturę wokół siebie, która po latach dopiero zacznie oddziaływać. Utajniono. Tam nie ma tajnych współprawników. Tam się przygotowuje, ludzi werbuje, zostawia się ich na boku i się mówi, za 10-20 lat się do ciebie zgłosimy. A ty buduj jakąś tam strukturę? Tam gdzieś coś podpiszę, no być może te teczki są w Moskwie, na pewno są i tak dalej, bo część sobie zbiorów utajnionych. Ale jeszcze przed wojną, wie pan, rząd sobie zagwarantował w Konkordacie, że mieliśmy wpływ na obiór biskupów, tak? Tej chwili nie mamy na to żadnego wpływu. Nie mamy żadnego wpływu? No to... Dlaczego nie mamy? Bo to jest sytuacja posoborowa. No właśnie. To są te kościoły niby narodowe i to jest te kościoły, które są tworzone przez system, no przez system, który tutaj funkcjonuje. To są służby. Oni są, zresztą to widać po nich. Czyli to, co powiedział, widać po nich, jak się zachowują. No, oni nie służą ludziom. No, oni służą pewnej niby idei, ale za tą ideą stoi ich prywatny interes. Czyli oni udoskonalili się, najpierw walczyli z Kościołem, potem go przejęli po prostu i go infiltrują. Oni przejmują jako hierarchia. To, co Putin robi w prawosławiu. To, co Putin, tylko to jest zakulisowo robione, bo to się odbywa, no nie tylko w Polsce, to się odbywa w Watykanie, bo na Zachodzie to już właściwie Kościół jako taki nie funkcjonuje. A jak z tego impasu wyjść, jeżeli chodzi o hierarchię Kościoła? No, nowy konkordat. Lustracja. Będziemy wtedy wiedzieli. Mówię od wojska, bo to nie Kościół tylko. Tylko od wojska po Kościół. Ale skoro nie możemy odwołać biskupa, no to co lustracja? Ujawnimy, wiemy, że są takie fakty, no ale co możemy zrobić wtedy? Nie uznawać tego biskupa? Nie. No właśnie. Taki biskup, arcybiskup Skworc przeprosił, prawda? Mhm. Ale... Ale piastuje, nie podoba się. Andrzej Rospłowski w 16 grudnia, dwa lata temu, pod Wujkiem, kiedy Skworc się powiadał, no publicznie zaatakował arcybiskupa, zaatakował
tych, którzy mu przyznali ten krzyż. To mitrę biskupią? Krzyż. A, krzyż. Kawalerski, bo Andrzej dostał krzyż, nie przyjął tego krzyża, odmówił. Aha. Powiedział, że skoro tacy ludzie, jak tutaj ta sytuacja, on tego krzyża nie przyjmie. Tam, no bo co tam jest niemożliwe. No. No to jest hańba. Tam, no. Jeżeli tacy ludzie sprawują... Ale to stawia pan bardzo poważny zarzut. No to jeszcze bardziej, znaczy on jest wiadomy, bo ja byłem na wykładach, słuchajcie, ale wychodzi na to, że kler jest infiltrowany w strukturach, im wyżej, tym infiltracja dochodzi do 80 paru procent. To znaczy prawie 100%. Ja powiem inaczej, to nie są moje dane, to są dane kościoła. Czyli na 10 biskupów 8 jest... 26 tysięcy księży, którzy byli w latach 80. ponad 4600 współpracowało ze Służbą Bezpieczeństwa. Ale to mnie na dole tak jest, czyli to jest jeszcze przyzwoity wynik. Nie na dole, bo jeżeli służba werbowała, to nie werbowała wikarych, tylko werbowała wyżej, proboszczów i tak dalej, bo chodziło o różne rozeznanie wewnątrz. Mamy, przecież wiemy, że nawet prymas Kowalczyk, prawda, pseudonim Kapino i tak dalej, no to już mamy dwóch, tam jest ich więcej. I to są dane, które no, gdzie się nie spojrzy, duszpasterstwa akademickie, komitet prymasowski. No to kiedyś biskupów mianował król też, tak? I Watykan się zgadzał lub nie, było odwrotnie. No, teraz nie ma nawet formuły, że Watykan mianuje, a władza się... Bo kiedyś, przed wojną, ale to jeszcze... Jeszcze był zapis konkordatu, że władza musiała się zgodzić na biskupa. Ale po wojnie też chyba się... To znaczy, oni chcieli komuniści decydować. No właśnie, gdzieś to się rozjechało i w tej chwili chyba nie... Że jest taka zgoda, że już wszyscy tak jest poustalane. Że... Król czy książę mianował, prawda? Tak jak był z biskupem Stanisławem, późniejszym świętym, prawda? Tak. Który sprzeciwił się Bolesławowi Szczodremu, wybrał opcję niemiecką, no i został ukarany jak zdrajca, prawda? Został poświatowany i jego zwłoki rozrzucono po polu. To była kara za zdradę. Nie tam jakieś. Tak, ale odchodzimy od tematu. Nie odchodzimy, bo to jest to samo, prawda? To jest to samo. Ja bym naprawdę chciał się dowiedzieć, jak ja mam głosować na tym Sejmie. Trzymać się, już powiedział. Ja jestem za tym, żeby na tym etapie, który jest w tej chwili, być może to... wstrzymać się, ale zaznaczyć w piśmie, że popieramy te działania, ale w przyszłości widzimy rozwiązanie takie, jakie podajemy w tej chwili. I zobligować, że uczciwość tego Sejmu, uczciwość partii na przykład, do każdej partii osobna, uczciwość powinna doprowadzić do tego, że jako partie powinni się rozwiązać i nie służyć partiom, tylko służyć społeczeństwu. Wiadomo, że do Platformy mamy co kierować w tej formie, natomiast do PiS-u możemy w tej formie, prawda? Że finalnie, jeśli chcą służyć Polsce, powinni się rozwiązać jako partia i stać się przynajmniej posłami ziemskimi, oczywiście, ale to jest zlikwidować kadencyjność tak zwaną, tylko być posłami od Sejmu do Sejmu i być wybierani przez sejmiki. Zgadzam. Na każdą kadencję. Tak jest u nas. Czy co miesiąc, czy co dwa miesiące, czy co trzy miesiące. Znaczy po sejmiku relacyjnym, dostawać absolutorium lub nie. Dostawać absolutorium lub nie, prawda? Kadencja, załóżmy, od Sejmu Walnego do Sejmu Walnego, prawda, czyli dwa miesiące. Sejmikiem relacyjnym pomiędzy. Jeżeli nie spełniają oczekiwań, no to wtedy wiadomo, wracają bez absolutorium. Czyli nie jest już upoważniony. Albo jeśli wracają, a źle tam za głosów dostali absolutorium, to nie dostają od ziemi. Ratyfikacji uchwały i ratyfikacji absolutorium. Tak. Bo to musi w ten sposób funkcjonować. Czy ktoś chce zabrać jeszcze? Dziękuję. Proszę bardzo. Jeśli można. Bardzo, no oczywiście. Sekundkę, no, ja sobie tutaj...